Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dziś wyjątkowo i ponadprzeciętnie krótki odcinek. Jedna wiadomość, jeden okruch, jedna zapowiedź i jeden fragment. Cóż, taki urok robienia wiadomości tydzień po tygodniu. Zapraszam do wysłuchania. W roku 2015 świat stał się smutniejszym i mniej absurdalnym miejscem. Zmarł bowiem wtedy Terry Pratchett. Jego niedokończone książki i projekty zostały skasowane, a dyski twarde, na których były zapisane, zmiażdżone przez walec drogowy. To są fakty. Teraz zaś czas na nowy, etycznie wątpliwy fakt. Ukażą się bowiem drukiem opowiadania Pratchetta, które pisał do gazet w latach 70. i 80. Problem polega na tym, że pisał je pod pseudonimem. Patrick Kearns. Prawa do tekstów kupiło Transworld, dotychczasowy wydawca Pratchetta, za sześciocyfrową sumkę. Żadne z opowiadań nie jest osadzone w świecie dysku. Zamiast tego będzie można spotkać takie postaci jak jaskiniowcy, gnomy, czarodzieje czy duchy, a także przeczytać o turystycznym aspekcie podróżowania w czasie oraz gościu z innej planety. Mam pewne wątpliwości, czy to dobra decyzja. Wszak po coś Pratchett pisał pod pseudonimem. W Wielkiej Brytanii książkę można już zakupić w preorderze w cenie 20 funtów. Okruchy. Pojawiają się problemy na planie osadzonego w świecie Dune serialu koncentrującego się na siostrach z zakonu żeńskiego. Okazuje się, że reżyser pierwszych dwóch odcinków, Johan Renck, znany z serialu Czarnobyl, odszedł z produkcji. Rzekomo dlatego, że jego styl nie zgrywał się dobrze z wizją HBO Max dotyczącą serii. I choć w wypowiedzi prasowej HBO Max zapewnia, że tak miało być, to nikt im nie wierzy. Głównie dlatego, że aktorka Shirley Henderson, mająca grać Tulę Harkonnen, również odeszła. W listopadzie natomiast odeszła jedna z dwóch showrunnerek, Diane Ademu-John, zostawiając, całkowicie niespodziewanie, projekt w rękach jednej osoby. Wszystko wskazuje więc na to, że szykuje nam się piękna katastrofa. Chciałbym, żeby była to nauczka dla studiów telewizyjnych, że nie każdą franczyzę należy monetyzować do upadłego. Ale jakoś wątpię. Zapowiedzi. Wydawnictwo Uroboros poinformowało, że planuje w tym roku wydać książkę This is how you lose the time war, czyli w luźnym tłumaczeniu Oto jak przegrać wojnę w czasie. Książka autorstwa Amal El-Mohtar i Maxa Gladstone'a doczekała się kilku znaczących nagród i zapowiada się na naprawdę ciekawą pozycję. Fragment. Dostępny jest fragment powieści Take It, autorstva Jagny Rolskiej. Książka stanowi drugi tom cyklu See It. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Paskud.